Witamy w kolejnym odcinku Piątków po Deployu. W tym odcinku opowiemy o Full Stack Developerze w 2022 roku. Jeżeli podoba Wam się nasz podcast, to zostawcie ocenę na platformie, na której słuchacie. A jak zasubskrybujecie, to już będzie git. Mateusz, zwracam się do Ciebie. O co chodzi z tym Full Stackiem? Przecież jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Po co o tym mówimy w 2022 roku? Po co odkrywać koło na nowo? Po co ludzi pchać w jakieś różne rozwiązania? Czekam, aż powiesz słowo kluczowe. Kiedyś to było. A teraz nie ma. Kiedyś był webmaster. Dokładnie o to chodziło. Czekałem, aż po prostu padnie słowo webmaster. Był webmaster, no był. I on tak. Był od wszystkiego, to prawda. Ale wtedy można było być od wszystkiego. Ale wtedy internet był prostszy. Wtedy się pliki na FTP-ie przerzucało na serwer i śmigało. Przerzucało i też te technologie nie były tak rozbudowane. Tak. Nie oszukujmy się, bo tam wystarczyło poznać PHP, zrobić echo i wyprintować HTML-a. I HTML-a i śmigało. Tak. No, to po co ten full stack? Po co wracamy do czegoś, co było? W ogóle nie masz wrażenia, że tak jak na początku robiliśmy strony internetowe, gdzie łączyliśmy HTML-a z backendem i znaczy powiedzmy, że backend zwracał nam HTML-a, później wielkie rozdzielenie, bo zespoły muszą pracować osobno, po prostu zobaczyli, że frontend i backend się kłócą, więc trzeba ich rozdzielić. Do każdego tak innego konta. Do ostatniej ławki. Do ostatniej ławki, tak, dokładnie. I wcale lepiej nie było w tej ostatniej ławce. No i później mamy znowu powrót do czegoś, takiej typu Next i inne rzeczy, które zwracają z backendu nam sobie tam HTML-a znowu. I tu też takie widzę zatoczenie koła. Wiesz co, to akurat o czym wspominasz, moim zdaniem wynika z tego, że aplikacje webowe coraz bardziej przypominają aplikacje desktopowe, są coraz bardziej rozbudowane, coraz bardziej interaktywne i mamy jakby tą rzeczywiście rozdzielenie tych odpowiedzialności, to separation of concerns, które spowodowały, że rzeczywiście mamy ludzi wyspecjalizowanych w coraz jakby to, nie wiem, niższych, wyższych, zależy od którą strony patrzeć, w różnych warstwach, nie? Że powinieneś się w czymś specjalizować. No ale właśnie to słowo full stack nadal gdzieś tam jednak w branży jest i obowiązuje. Tylko to, w sensie, wydaje mi się, że dużo osób może myśleć, a full stack to taka osoba, która zna super backend i super frontend. No czy to tak jest? No właśnie, to jest dobre pytanie. Ja bym powiedział, że najczęściej obowiązuje właśnie takim, mam wrażenie, bardzo ogólnym, potocznym zrozumieniu, że jest to frontend plus backend, czy ogólnie powiedzmy, nie wiem, przeglądarka plus coś jeszcze. Także nie wiem, umiesz napisać kod, który działa w przeglądarce, no i potem umiesz napisać, czy to kod, nie wiem, backendowy, czy powiedzmy na jakimś serwerze, czy coś z bazami danych, czy nie wiem, może coś na daną platformę jeszcze. No dobra, to czy taką osobą na przykład jest jakaś taka osoba w mobile, która robi na przykład we Flutterze i tworzy coś w przeglądarce, czyli na przykład niech będzie to i Flutter Web na przykład i też aplikację mobilną zrobi i może sobie zrobić w backendzie za pomocą jakiegoś Firebase'a i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest full stack? No właśnie. Bo spełniło te założenia twoje. No tak, i właśnie ja chciałem powiedzieć, że nie wiem, bo ogólnie nie ma co ukrywać, że w całej tej rozmowie chyba razem pokażemy trochę postawę sceptyczną co do takiego podejścia full stack. I mnie to właśnie to określenie trochę, nie potrafię zdefiniować go do końca i nie wiem, czy chcę zresztą, ale chciałbym pokazać i jakby do czego się powinno dążyć, jeżeli full stack najczęściej występuje wtedy, jeżeli ktoś jest specjalistą już w swojej dziedzinie i mówi, o to nauczę się czegoś jeszcze, innego języka, innej platformy, języka, nie wiem, przeglądarki, cokolwiek tam. I wtedy będę już full stackiem, tak? Jeszcze podłączę się do bazy danych. Natomiast pytanie, czy to jest właśnie właściwe podejście? I tak szukając trochę definicji, tak myśląc sobie o full stackach, tak pomyślałem, że są różne określenia i różne keywordy, które pewnie znasz, Miłosz, słyszałeś, które oscylują wokół tego full stacka też, tak? No bo mamy tego full stacka, którego tak powiedzmy kolokwialnie rozumiemy właśnie jako frontend plus backend. Często też się mówi o czymś takim jak po prostu software engineer. Czy to też jest full stack, czy to mówimy, że software engineer to jest osoba, która po prostu zajmuje się inżynierem oprogramowania i pod tym się mogą kryć, nie wiem, po prostu mamy jakiegoś generalistę, który umie we wszystkim robić, we wszystkim po trochu. Mamy też, z drugiej strony, mówi się teraz bardzo często, się mówi T-shaped programming skills, tak, że mamy super dobre podstawy, znamy, nie wiem, web development, ale jesteśmy nadal specjalistami w czymś. No i jeszcze teraz
mówi się często o product engineer, czy w ogóle product engineering, że nie tylko skupiasz się na tej warstwie technicznej, ale rozumiesz, jaki produkt robisz, rozumiesz jego biznes, kluczowe jakby metryki sukcesu, wiesz, jak dowodzić wartość i też mówimy, że oprócz tych technicznych może powinieneś rozszerzyć twoje kompetencje, umiejętności na zrozumienie biznesu i produktu, który robisz. Mamy taki T-shape na przykład, gdzie są te podstawy, które musisz znać, wiedzieć, jak ten backend działa, potrafisz coś napisać w tym backendzie, zdeployować i tak dalej. I potem pojawiają się kolejne technologie typu frontendowe. To czy to nie jest tak, że właśnie tymi full stackami ci ludzie wszyscy jakby koniec końców jakby powinni być te osoby doświadczone, dlatego że jednak dość łatwe jest wejście w kolejne jakby dziedziny w tym programowaniu na przykład, tak? No bo skoro jesteś backendowcem, wiesz jak wystawić API, to i pracując z innymi osobami wcześniej, na przykład w projektach, wiesz, jak frontendowiec potrzebuje tych danych, co on z nimi robi, jakie on ma problemy, bo z tymi problemami przychodzi przecież do ciebie i razem je rozwiązujecie, no to już wiesz, no to tylko musisz poznać technologię, a konkretnie narzędzie, za pomocą którego stworzysz sobie ten na przykład frontend. Tak, znaczy kierunek tego, o czym mówisz, ja się jak najbardziej zgadzam i to jest właściwe, że jeżeli jesteśmy specjalistami, powinniśmy to poszerzać i rozumieć z web developmentu jak najwięcej najróżniejszych zagadnień. Tylko czy właśnie koniecznie musimy się nazywać full stackiem i w którym momencie się nazywamy full stackiem? Bo powiedzmy, jeżeli ja na co dzień programuję w JavaScriptie i robię frontend. No i teraz powiedzmy chwycę Pythona, Django Resta, stworzę jakiegoś mega prostego CRUDA REST API, wezmę jakiegoś ORM-a, stworzę mega prostą bazę. To co, znaczy już jestem full stackiem? Ja już umiem stworzyć przecież RESTa? No to, że umiesz stworzyć, to bym powiedział, że fajnie, pokaż to mamie, może będzie biła brawo, ale wydaje mi się, że tu bardziej chodzi o to, czy ktoś rozumie to, jak działa ten backend i dlaczego on coś tworzy i w jaki sposób to ma robić, bo to, że on wie, jak za pomocą frameworka to zrobić, ja w Nextie też zrobiłem sobie aplikację. Nie? Jest jaka jest, działa, no ale czy znaczy, że już, nie wiem, jestem full stackiem i mogę się nazywać, no właśnie to jest cały ten problem, że zawsze będzie ta jakaś twoja specjalizacja, chyba że ją diametralnie zmienisz i nagle zaczniesz iść w inny kierunek, na przykład, nie wiem, z backendu przejdziesz sobie do, nie wiem, Fluttera na przykład i chcesz w mobile robić, nie? To wtedy to może faktycznie się ten twoja baza zmieni, ale nie sądzę jednak. No to wiesz co, to właśnie ja uważam, że zależy też trochę, jaką masz motywację do nauki, tego poszerzania tej swojej wiedzy i tej znajomości tych różnych technologii. Bo jeżeli robisz to, bo czujesz, że to lepiej zgra was jako zespół, będziesz umiał podjąć dyskusję z innymi członkami zespołu, który kierunek jest właściwy, jak komunikacja powinna wyglądać między tymi różnymi warstwami, jak redukować dług technologiczny, jak to integrować razem, jakie błędy zrobić, jak powinny wyglądać właśnie, nie wiem, pipeliny, czy cała infrastruktura, jak powinna być deploy. I ty nie musisz być tym specjalistą, ale musisz mieć tą wiedzę, żeby umieć o tym podyskutować razem w zespole, to jest super i to jest właściwa motywacja. Natomiast jeżeli twoją motywacją jest, trochę brutalnie powiem, ale to po prostu twoja ambicja do tego, żeby czuć, żeby być lepszy, bo ty umiesz więcej technologii, bo ty to umiesz zrobić sam i uczysz się tego po to, żeby właśnie być, nie wiem, niezależną od członków zespołu, najlepiej z nimi nie rozmawiać, bo zrobisz to sam, no to jest dla mnie niestety takie... Zabrakło jeszcze jednego elementu. Tak? Pieniądze. Pieniądze. No dobra, miło, że jakby... Bo na przykład więcej płacą za full stack. No, bo sobie dopiszesz umiejętność. Bo po co mieć dwie osoby, jak może to zrobić jedna? Nie? No właśnie, ale to wtedy pytanie, czy chcesz pracować w zespole, czy chcesz być solo deweloperem, który takim zrobi freelancerem wszystko, po prostu, freelancerem, nie? Który zrobi wszystko. No to, wydaje mi się, to trzeba było robić WordPressa. I wydaje mi się, że taki full stack, taki typowy full stack, gdzie ktoś naprawdę robi od A do Z, bo pewnie i są takie osoby, tak. No to właśnie są freelancerami. Bo oni muszą to. On nawet bym powiedział, że są full stackami pełną gębą, bo są pewnie i PM-em w tym wszystkim, i testerem, i DevOpsem i tak dalej, więc to bym tam uderzał. A tutaj faktycznie tak, bo powiedziałeś, może to być nudny odcinek, że się z tobą zgadzam, i, no ale niestety, no będę się zgadzał, bo faktycznie ktoś ma mieć pojęcie o tym, jak coś jest robione przez inne osoby. Niekoniecznie musisz robić to tak samo jak koledzy z zespołu czy koleżanki, nie? Czyli bardziej jakby full stackowy, ale też
autonomiczny, samowystarczalny powinien być zespół, żeby tak. też ograniczyć trochę ten bus faktor, że w momencie, kiedy, nie wiem, tego frontendowca zabraknie, bo pójdzie na urlop, to zespół nie jest zablokowany. Nie ma tam być może innego specjalisty na tym samym poziomie, ale zespół potrafi sobie poradzić, żeby to uruchomić, zdeployować w razie czego, znaleźć być może ten błąd, zrobić drobne modyfikacje i jechać dalej. Tu nawet nie trzeba, Mateusz, urlopów. Tu po prostu wystarczy, że w danym momencie będzie więcej tasków do zrobienia, na przykład frontendowych, a ty jako backendowiec masz już zrobione. To ty możesz pójść i pomóc przy tych frontendowych na przykład, nie? Nie siedzisz z założonymi rękoma i czekasz tam sobie, ha, po froncie mają gnój. No, my zrobimy zadankę wyrobione, fajrancik, no, nie? Czekamy do końca sprintu, aż wpadną nowe zadanka. No, więc tak jak mówisz, że to zespół powinien być taki też full stackowy, nie? Tak. Więc no, wiadomo, że te osoby mają mieć pojęcie o tym i tak dalej. Tak, bo w ogóle często mówi się o tym takim team first approach w budowaniu zespołu, że zespół powinien być autonomiczny, to jednym z priorytetów zespołu powinno być również, jakby powiedzieć, odblokowywanie pozostałych członków zespołu z ich pracy. Tak. Czyli jeżeli ktoś się zablokował, to ja nie czekam na niego po prostu, tylko potrafię wejść w nim dyskusję, pomóc mu, właśnie może go odciążyć, wziąć coś na siebie. I nie trzeba się nazywać full stackiem, nie trzeba być specjalistą, ale trzeba jakby w ramach tego właśnie zespołu i tej technologii umieć się w tym odnaleźć. Zgadza się. I teraz zobacz, Miłosz, mówimy o tym, czy się nazywasz właśnie tym full stackiem, czy nie, czy to jest T-shape, czy software engineer. Mówimy, że to być może zespół powinien być full stackowy. Ja uważam, że zespół powinien być, przynajmniej jeżeli chodzi o zdecydowaną większość wyzwań, które się pojawia w zespole, powinien być ją sam umieć rozwiązać bez jakiejś potrzeby zewnętrznego, nie wiem, konsultanta, kogoś, kto nam pomoże. Oczywiście pewnie takie rzeczy czasem mogą wystąpić i zawsze warto się odezwać, czy to być może właśnie, nie wiem, do architekta, czy do może konsultanta jakiegoś security czasem, bo to jest już jakaś wiedza specyficzna, której może rzeczywiście zespół nie mieć. No ale pytanie teraz, czy to już jest dla takich osób, które są takimi, powiedzmy, nie wiem, czy są tymi full stackami, czy nie, ale rzeczywiście są doświadczeni, mają tą ogólną wiedzę. Czy to już jest taka prosta droga do jakiegoś tech leada, czy do architekta? Do tech leada myślę, że tak, do architekta to bym się pewnie kłócił, bo jednak te podstawy w ogóle, taki kierunek, który obiera sobie zazwyczaj software architekt, jest bardziej mocno backendowy. Nie? Gdzieś, gdzie on patrzy na to, jak tworzyć architekturę, jak rozrobić, żeby ona była tam i skalowalna i tak dalej, ale oczywiście też ma pojęcie i na przykład takiego software architekta nie nazywamy full stackiem, mimo tego, że on wie, jak działa frontend, pewnie by sobie go napisał, wie, jak po prostu zna narzędzia, że są i wie, do czego które służy po prostu i tyle, nie? Więc no, ale do tech leada myślę, że to dobra droga. No. Bo jeżeli chodzi o architekta jeszcze, to ja bym też powiedział, że jeżeli chodzi, dobra, architektura, czym rzeczywiście jest, tak, ja wiem, że są różne definicje, że to jest, nie wiem, zbiór decyzji, które nas doprowadziły do momentu, w którym jesteśmy w naszym kodzie, ale ogólnie architekt też skupia się na skalowaniu danego projektu i często problemach skali dojrzałych projektów, nie? Co też jest pewną umiejętnością samą w sobie. Ja myślę, że w ogóle skupia się na tym, żeby albo powstrzymywać zespół przy niektórych rozwiązaniach, albo nadawać jakiś konkretny kierunek temu, co, w którą stronę w ogóle mają pójść, nie? Bym powiedział, że są tam takim drogowskazem. Drogowskazem. Gdzieś to chyba było chyba w kościele. Gwiazdą polarną. Drogą i życiem. No dobrze, a powiedz mi, bo tutaj jeszcze wspomnieliśmy gdzieś po drodze, padło to słowo product engineer, czy product engineering. I ja wiem, że to są wszystko keywordy, to jest gra słów, ale zastanawiam się, czy jeżeli ktoś nie chce wejść na jakiś poziom wyżej w swoich umiejętnościach, to powinien wyjść poza tylko wyłącznie umiejętności i kompetencje techniczne i powinien właśnie być może nie uczyć się rzeczywiście, o to teraz ja już nie będę korzystał z ORM-a, tylko będę się uczył, jak działa SQL i będę z ręki to pisał, bo da mi to jakąś wiedzę, jak optymalizować zapytania do baz danych. I spoko, i to jest zawsze coś, ale być może większą wartość dla zespołu przyniesie zrozumienie w ogóle produktu, nad którym pracujemy, poprawa komunikacji też. To mówisz w sumie o dwóch jakby różnych rzeczach. Jedno to podejście, czy ma skorzystać z tego, czy z tego rozwiązania i w taki, i taki inny sposób, ale to wartość biznesowa, to wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach nie zwracanie uwagi na to,
to ten deweloper nie jest za bardzo przydatny, nie? To ten deweloper teraz, on musi być taką osobą, która zwraca na to uwagę. Po co nam osoba, która na ślepo pisze kod i wrzuca go za chwilę do śmieci, nie? Tak. To nie ma w ogóle żadnego sensu. Tak. I więc to, że na przykład w zespole mamy 10 osób, my mamy 10 głów, które mogą myśleć o tym, czy my robimy to dobrze, nie? Czy my robimy to w dobrym kierunku, a nie, że po prostu mamy 10 osób w postaci czterech kodujących na ślepo po prostu, co im każą, nie? To te momenty to dawno się skończyły po prostu tego, że ktoś na ślepo robi i tyle i mówi, a ja miałem zrobić, a takie było zadanie, nie? No właśnie, bo czy to nie jest tak, może też to wynika z doświadczenia trochę jakiego zawodowego też i zrozumienia tego, ale na jakichś wczesnych etapach swojej kariery często myślimy, o mam do zrobienia formularz, o, ja tutaj zrobię taką walidację, taką bibliotekę użyję i to będzie super w ogóle, do tego dorzucę tego modala i w ogóle nauczyłem się 3 nowe biblioteki i jest świetnie i wypuszczone. A tak naprawdę powinieneś myśleć, jak ja to powinienem zrobić, żeby użytkownik, który korzysta z tego formularza, przeszedł go bezproblemowo, miał jak najmniej błędów. I nawet jeżeli ja to napiszę, po prostu nie wiem, w czystym JS-ie albo wykorzystam natywne API przeglądarek, nieważne, ale powinniśmy na to patrzeć, jak dowieść tą wartość właśnie z tym związanym. I tu znowu pojawia się ten zespół, bo to zespół składa się z osób, które nam przy tym pomogą. Czyli w ogóle robiąc jakieś rozwiązanie, powinniśmy się konsultować, czy to w taki i taki sposób powinniśmy zrobić, nie? I właśnie zrobić to, zanim my zrobimy to, i później dopiero zaimplementować. I myślę, że ciężko wielu osobom zrozumieć, że większość tego czasu my powinniśmy pomyśleć, a dopiero później zrobić. Mały procent jest tego, gdzie my to po prostu implementujemy. A dla wielu osób siedzenie 16 godzin i programowanie czegoś, to jest jakieś wielkie rozwiązanie, nie? A potem się okazuje, że oni siedzą, poprawiają, bo zespół nie to chciał, bo to nie tak miało być, bo to są jakieś błędy i tak dalej, nie? Więc warto jednak to najpierw przegadać, przemyśleć, a potem dopiero robić. Powiem ci tak. Ostatecznie ten produkt, software, nad którym pracujemy, ma rozwiązywać pewne jakby realne problemy. I ma też zarabiać na siebie pieniądze. To, co my tworzymy, musi zarabiać na siebie pieniądze, żeby były, tak brzydko powiem, pieniążki dla nas, również dla programistów. Więc jeżeli tworzymy produkt, który ostatecznie się nie sprawdzi, nie zadziała, będzie mieć dług technologiczny, no trochę działamy wbrew sobie na dłuższą metę, prawda? Dług technologiczny już jest na drugi dzień. A, na drugi dzień, tak? Już po naciśnięciu Ctrl Save. Powiedziałeś, że produkt rozwiązuje jakieś tam realne problemy. No, chyba, że robisz jakieś NFT, to wtedy nierealne problemy. No, dostajesz duże finansowanie i w sumie przepalasz jej niezależnie, nie wiem, na czym pracujesz. Czytałem w internecie, że jednemu gościowi ukradli NFT i ma problem, bo nie może tego w żaden sposób odzyskać. W sensie, że po prostu... A co, ktoś skopiował obrazek? Chyba tak, no. Chyba tak. Linka skopiował. Tak. To, wiesz co, zbliżając się może pomału troszkę do końca tej dyskusji, to ja bym powiedział tak, że oczywiście zaczynamy od jakiejś specjalizacji. Musimy się czymś specjalizować, musi być jakiś poziom wejścia, tą wiedzę zdobywać. Natomiast im jesteśmy dalej, to oczywiście tą wiedzę poszerzamy techniczną, ale nie możemy zapominać o tym, że jest to realny biznes. I teraz szczególnie w czasach, no powiedzmy, czasy ekonomicznie są, no... Różnie, było bardziej stabilnie. Były czasy, przecież było pełno startupów, było super dofinansowanych, było więcej kasy po prostu. Jak długo przecież Uber na siebie nie zarabiał, czy tak, nadal zarabia? Bo mógł. Natomiast teraz widzimy, że jednak no już pieniążki się tak nie przelewają. Inwestorzy już tak chętnie nie inwestują w nowe inwestycje. I wiele firm, również korporacji dużych, startupów, scale-upów międzynarodowych też już nie do końca tak chętnie rekrutuje, jak rekrutowało, i wydaje mi się, że teraz wyciśnięcie z tego produktu, którego mamy, najlepsze, co może być, jest bardzo ważne. I myśląc o też naszym rozwoju jako programisty, powinniśmy coraz się więcej skupić na tym, żeby dowodzić tą wartość, jakby ostatecznie do tego, co się wszystko niestety sprowadza. Ja podsumuję to jednym słowem, jakość. Jakość, tak. I jest. Tym miłym akcentem chciał zakończyć ten odcinek. Dobrze. To przypominam, że będziemy wdzięczni, jeśli zasubskrybujecie nasz podcast i pamiętajcie, że podcast pojawia się co 2 tygodnie w piątek. Jeśli traficie również na nasz kanał na YouTubie, to zobaczycie tam także vlogi, które pojawiają się co 2 tygodnie w piątek, więc jest co oglądać. Dzięki, cześć. Hej.